Jezierany Podcast 13. Od razu mi się wyjaśniło, dlaczego tak słabo idzie ostatnio jeziorowcom, bo tak długo się zbieraliśmy z nagraniem 13 odcinka Jezieranów. Także witam Was, Rafał Niewiadomski i... Andrzej Cymorek, Pechowa 13, zapraszamy. Pechowa 13, dokładnie. No i co? No i trochę porażek przyszło, trochę kontuzje się posypały po świętach Bożego Narodzenia. Właśnie, nie od tego miałem zacząć. Miałem zacząć od tego, że Jędras, jak tam Mikołaj był? No był, ale kurczę, nawet przyniósł wygraną z Golden, ale potem sobie zakpił ze mnie, bo nam zabrał LeBrona, no. To i dupa. Ja muszę bardzo podziękować mojemu Mikołajowi, bo sprezentował mi świetny mikrofon, więc jak dobrze pójdzie, to może będzie nas lepiej słychać w podcastach. Nie będzie trzeba się męczyć z obrabianiem tego dźwięku. Więc Mikołaju, pewnie i tak mnie nie słyszysz, ale bardzo, bardzo dziękuję. Tym Mikołajem oczywiście była moja żona, która tradycyjnie wie lepiej, czego ja potrzebuję niż ja sam. I to jest chyba sekret dobrego związku. No i co, Jędras? Miała żonka strój Mikołaja, czy tylko prezent był? No, tylko prezent. Dobra, jeden, w tym roku jeden, ale solidny prezent. Znaczy ja sobie zawsze tam sam jakieś prezenty robię, ale w tym roku oprócz tych moich, to taki oficjalny Mikołaj był tylko jeden, więc okej. Okay. No dobra, Lakersi trochę nas ostatnio zawodzą. Znaczy no zawodzą, no właśnie, pytanie czy zawodzą. Moim zdaniem nie zawodzą, bo można się było tego spodziewać, że jak wypadnie nam tylu zawodników, to posypią się też i porażki. W ostatnich 5 meczach od meczu z Golden State przegraliśmy z Sacramento na wyjeździe, z Clippers u siebie, z Sacramento wygraliśmy u siebie, po czym polegliśmy z Oklahomą i z Nowym Jorkiem. Pozdrowienia dla wszystkich fanów Nowojorczyków w Polsce, jest ich całkiem spora gromadka. No i wynik 4-1 jest masakryczny, bez LeBrona. No i co, Jędras, spodziewałeś się takiego obrotu spraw, że to tak źle będzie aż wyglądało? Nie, ja będę dzisiaj chyba grał złego glinę, bo jestem wkurzony po tym dzisiejszym meczu z Knicksami. I o ile wyniki no może są spodziewane przy takich dużych brakach, przy brakach podstawowych zawodników, jakby nie patrzeć, no ale fakt, styl w jaki te porażki przychodziły, no co najmniej 2 mecze były przegrane na własne życzenie, przez fatalną naprawdę grę w końcówkach. Mam tu na myśli mecze na wyjeździe z Sacramento i ten dzisiejszy z Knicksami, który po prostu no, w kompromitującym stylu. Więc nie, no trochę szkoda. No, 1-2 mecze wygrane więcej i inaczej by to wyglądało. A teraz czekają 2 wyjazdy trudne w sumie. Może być za chwilę tak, że Lakersi będą poza 8 i naprawdę zrobi się nerwowo. Także nie, trochę jestem trochę wkurzony i zawiedziony tymi ostatnimi wynikami mimo wszystko. No, wynik niestety jest jaki jest, natomiast ja chcę zauważyć jedną rzecz, że wszystkie te 4 porażki, które ponieśliśmy, to tak naprawdę ponieśliśmy je w 4 kwartach. Zabrakło tego kończącego, oczywiście mam tutaj na myśli LeBrona, bo pierwszy mecz z Sacramento w 4 kwarcie, przegraliśmy 4 kwartę 29-18, później wcześniejszy mecz, z kim tam był? Z Clippersami, tak? Z Clippersami przegraliśmy kwartę ostatnią, też jakiś taki wynik był, 36-27 przegraliśmy tą ostatnią kwartę, czyli też 10 punktów. Później mecz z Sacramento, przepraszam, ten pierwszy przegrany mecz to była kwarta 33-21 dla Sacramento. Z Oklahoma ta 4 kwarta to też masakra była jakaś, 29-18 dla Oklahomy. No i z Nowym Jorkiem dzisiaj też polegliśmy w tej 4 kwarcie 33-20, także w tych 4 kwartach bez LeBrona rzucamy ledwie 20 punktów. Wyjątkiem jest ten mecz u siebie z Sacramento, gdzie udało się przechylić szale na naszą korzyść, gdzie Ingram pociągnął grę. Natomiast no mi się wydaje, ja wiesz, nie robię dużej afery, bo ja się tego spodziewałem. Już pomijam fakt, że wypadł w międzyczasie Kuzma, że Rondo też wypadł i tak dalej. Więc ja tam jakiegoś specjalnego dramatu nie przeżywam, bo spodziewałem się czegoś takiego. No jasne, że byłoby fajnie, gdyby ci gracze właśnie jak Ingram czy Lonzo Ball zagrali jakieś mega jedno spotkanie, gdzie pociągnęliby ten zespół. No ale nie oszukujmy się, no jeżeli grube minuty musi grać z Swimi Kailiuk, czy Beasley, czy inni rezerwowi, no to no, niestety, no ciężko oczekiwać. I jasne, że Nowy Jork powinien być do ogrania i tak dalej. Oni tak na papierze w sumie tankują.
Natomiast no, każdy mecz rządzi się własnymi prawami. No niestety, no, brakuje nam po prostu tej amunicji. No, przede wszystkim w czwartych kwartach. No, nie oszukujmy się, gdyby był LeBron, to pewnie trzy z tych czterech spotkań przegranych pewnie byśmy spokojnie wygrali, bo LeBron by to w pojedynkę pewnie pociągnął i zmienił totalnie obraz gry. No tak, tylko wiesz, no w trzech chyba tych meczach, we wszystkich meczach chyba z tych przegranych Lakersi mieli w drugich połowach przewagę, a Tak. chyba w dwóch, nawet dwucyfrową i po prostu w styl, w jakim w czwartych kwartach grali, zwykle tracąc piłkę na potęgę, grając bez sensu w ataku, wszystko przez Ingrama 1 na 5, kiedy on nie jest, no to nie jest Kyrie Irving, to nie jest LeBron James, to nie jest nie wiem, Kevin Durant, on w ten sposób nie może grać, bo jest nieefektywny, nie ma takich umiejętności. I po prostu w kilka akcji z rzędu, w każdym faktycznie z tych przegranych meczów, w ataku nie było nic. Podczas gdy no, jakikolwiek sensowne rozegranie, jakiś set play, może danie piłki komuś innemu mogłoby przynajmniej cokolwiek w tym ataku drużynie dać, bo w sumie niewiele brakowało w meczach Sacramento. Czy nawet z Oklahoma, która przecież była dużo Ale mocniejsza. Jędras, ale Jędras, ale słuchaj, ale kto ma to zagrać, To ma powiedz trener. mi? Pod nieobecność Kuzmy i Przede wszystkim ma to LeBrona? rozrysować trener, żeby to nie było 1 na 5. Tym bardziej, Ta, nie, no jasne, ale kiedy sam. brakuje talentu, to trzeba nadrobić pracą zespołową, a Waltonowi ewidentnie zabrakło pomysłu w tych meczach. A na przykład dzisiaj ja bym dał piłkę Lensowi, bo Lens był najlepszym zawodnikiem obwodowym w całym meczu i kreował coś, natomiast Ingram próbował na siłę być bohaterem, no i po raz kolejny się to skończyło katastrofą. No i cóż, no i w tej chwili jest tak, że co, ósme miejsce na zachodzie, a za chwilę może być już poza ósemką i LeBron będzie musiał naprawdę spinać pośladki, żeby ten zespół z tego dołka wyprowadzić. Także ja dzisiaj generalnie za Knicksów mam największe pretensje do Waltona, nie do Ingrama. Bo to on według mnie powinien zareagować i inaczej komuś innemu dać piłkę w ręce, przede wszystkim inaczej rozrysować tą końcówkę. No i jak to się mówi, no te same rzeczy, które powodują radość, powodują też płacz. No i ten coaching staff, który po prostu rewelacyjnie spisał się w meczu z Golden State moim zdaniem, kiedyś spisał świetną taktykę, która zatrzymała Golden. W tych ostatnich meczach trochę zawiódł, mimo okoliczności, no bo można było te mecze wyrwać, gdyby po prostu tam było w ataku cokolwiek więcej niż 1 na 5 gra Ingrama. No i tyle na ten temat po prostu. Ja mam troszeczkę inne zdanie na ten temat, w sensie takim, że z pustego i Salomon nie naleje. I wydaje mi się, że to nie jest chyba problem jednak trenera. Że tutaj w pewnym momencie, wiesz, straciliśmy tak naprawdę dwóch najlepszych punktujących w tym sezonie, dwóch z trzech najlepszych kreujących grę, i tak naprawdę zostaliśmy bez rezerwowego rozgrywającego. I no ja się nie dziwię, że to tak niestety wyglądało, a nie inaczej. No, do tego jeszcze tam doszły te urazy, jakieś tam wypadł na chwilę nam McGee, nierówna forma Zubaca, który miał moment, kiedy wyglądał po prostu świetnie, po czym znowu wygląda tak jak wyglądał wcześniej. W międzyczasie problemy też chyba z plecami, jakieś tam też są Tysona Chandlera. I no niestety, no wyszło jak wyszło. Ja na przykład oglądając Oklahoma w pewnym momencie w trzeciej kwarcie był taki fajny moment, że naprawdę się ucieszyłem, bo w trzeciej kwarcie pociągnął grę Sfimik Hajduk i Zubac. Rzucili chyba razem 10 punktów z rzędu i tak sobie pomyślałem, że o, to może to jest ten mecz, który właśnie wyciągną, że to będzie to. Natomiast w czwartej kwarcie Oklahoma rezerwami, ja tu wielkie propsy dla obrony drużyny Thunder. Naprawdę pokazali kawał dobrego basketu po tej stronie boiska i tam naprawdę ciężko było cokolwiek zagrać z nimi i tego może nie było tak bardzo widać, ale oni wymęczyli naszych chłopaków fizycznie bardzo mocno. Po prostu Ingram już wchodząc na boisko na początku czwartej kwarty oddychał rękawami po przerwie, bo siedział końcówkę trzeciej kwarty na ławce. I no i niestety, to nie wiem, czy to się musiało tak skończyć, czy tutaj faktycznie Walton dał ciała, że nie przewidział, może inaczej tego nie rozrysował, inaczej zmiany nie przeprowadził. Natomiast
No co, no przegrali Thunder, to tak naprawdę rezerwami wygrali w czwartej kwarcie. Ten decydujący run zrobili na samym początku czwartej kwarty. I no tam nie było gdzie palca włożyć w ataku. Tam dłuższy moment bez punktów chyba mieliśmy nawet. I no niestety skończyło się jak skończyło. Wszystkie te mecze tak naprawdę wyglądały w ten sam sposób w czwartych kwartach, że nagle walili głową w mur i tak jak mówiłeś, tracili jakieś tam mniejsze czy większe przewagi. No co, na pewno mamy teraz wyjazdy do Minnesoty i wyjazdy do Dallas, gdzie zagramy na pewno bez LeBrona Jamesa. I obawiam się, że w tym składzie, w którym jesteśmy, jeżeli Kuzma nie wróci, nie wiem, Kuzma poleciał do Minnesoty, czy nie? Nie wiem, Jaki jest jego nie status? widziałem, czy poleciał, ale przed meczem jeszcze z Knicks była w sumie do końca, do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy wystąpi, więc no nie wiem, chyba nie było aż tak źle z tymi plecami, więc no mam nadzieję, że wystąpi, ale żadnych oficjalnych komunikatów nie widziałem na ten temat jeszcze, chyba nic nie było. No niestety, te wyjazdy Minnesota i Dallas to może nie są najsilniejsze drużyny zachodu, natomiast u siebie grają solidny basket, gramy w Dallas, gramy back to back, także ja tutaj po raz pierwszy w sezonie chyba bez bicia przyznaję się, że przywiozą 0-2 i nie mam z tym jakiegoś tam problemu, że nie przewiduję inaczej, po prostu nie widzę innej opcji, żeby to się tak skończyło, a niestety z 0-2 to mamy już bilans 21-20 na półmetku sezonu i chyba już wypadamy poza ósemkę, jeśli dobrze patrzyłem. W przypadku porażek? No, prawdopodobnie wypadniemy. No, zobaczymy, jak Sacramento No. i Utah. Dallas dopisze sobie. Tak, no, bankowo wypadniemy poza ósemkę, jak tutaj zaliczymy dwie porażki. No i właśnie, no i co? I myślisz, że taka sytuacja, w której jesteśmy w jakichś tam kłopotach, spowoduje, że możemy nie awansować do playoffów? No, jest takie ryzyko oczywiście, ponieważ no, zachód jest na tyle ciasny, że tutaj w zasadzie każdy mecz może mieć znaczenie. Natomiast no, myślę, że w ostatecznym rozrachunku aż tak źle nie będzie. No, też bym tutaj jednak w taki pesymizm nie popadał po tych paru meczach. Jak tak patrzę na tabelę zachodu, no to tutaj myślę, że taką drużyną, która może wystrzelić jeszcze w tym sezonie z dołu, jest Utah. Poza tym jednak ekipy jak Sacramento, Dallas, Memphis, no myślę, że to nie są mimo wszystko drużyny, które wygrają grubo powyżej 40 meczów. Poza tym oczekuję też, że jednak będzie taki moment sezonu, kiedy już będzie grał LeBron, kiedy właśnie James włączy wyższy bieg i drużyna zrobi jakiś run, jakąś serię 8-10 wygranych z rzędu na przykład. Jednak tą pozycję w ósemce zachowa, no tak bym to widział. Chociaż wiadomo, no troszkę jednak szkoda, bo nie wiem, nie dalej jak 10 dni temu tutaj cieszyliśmy się z wygranej z Golden State, kiedy Lakersi mieli bodaj czwartą pozycję na zachodzie i była rozmowa raczej o rozważania o przewadze parkietu, a nie o tym, czy do ósemki wejdą, więc trochę nas ten okres teraz szarpnie na pewno. No ale no jest kupa czasu, to też wiadomo, nie ma co popadać w przesadny pesymizm, tu się może jeszcze wiele wydarzyć, jakaś seria zwycięstw może wiele zmienić i to nie tylko, i to zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, więc nie, na razie jeszcze za wcześnie, żeby panikować. No dobra, to zahaczmy sobie o ten mecz świąteczny. Myślę, że Lakersi sprawili niesamowitą niespodziankę swoim kibicom i niesamowity prezent dali na święta, wygrywając z Golden State. Ja już nie pamiętam, jakie tam dokładnie były cyferki zawodników wojowników. Natomiast fakt faktem, że w obronie naprawdę czytali wszystko, każde ustawienie. Fajnie bronili, odpuszczając Draymonda Greena, który chyba zagrał, nie wiem, czy to było jego najgorsze spotkanie w tym sezonie, ale na pewno takie, które pokazało dużą wyrwę w systemie wojowników. I tak szczerze mówiąc po raz pierwszy chyba ja jako kibic Lakersów, oglądając ten mecz, poczułem, że w serii Best of Seven, że nie są bez szans, tak? Jeżeli jesteśmy faktycznie w pełnym składzie, jeżeli zagramy w defensywie tak, jak zagraliśmy w ten mecz świąteczny, to można nawet pchnąć Golden State.
Natomiast no, tam się jeszcze może dużo zmienić. Dojdzie na pewno DeMarcus Cousins, tylko też nie wiem, czy dojście DeMarcusa Cousinsa w takim momencie sezonu, czy to im wyjdzie na dobre, bo owszem, DeMarcus na pewno da dużo więcej w ofensywie, da tą trójkę, nie będzie można tego piątego zawodnika sobie odpuścić i tak dalej. Natomiast DeMarcus w obronie, to myślę, że to będzie słup. No, nie oszukujmy się, po takiej kontuzji on nigdy nie był jakimś tam wybitnym defensorem, dlatego ja się nie spodziewam jakichś wielkich rzeczy od DeMarcusa i zastanawiam się, czy w ogóle Steve Kerr włączy go tak mocno do rotacji, jak się niektórym mogło wydawać. Pamiętam taki kasus Sacramento Kings bodajże z 2002 roku czy 3, kiedy świetnie funkcjonowali w sezonie regularnym, wygrali bez Chrisa Webera tam prawie 60 spotkań i doszedł Chris na końcówce sezonu i praktycznie rozwalił im cały system. Nie byli w stanie wdrożyć go w końcówkę sezonu i polegli w playoffach bardzo, bardzo szybko. No właśnie, widziałbyś też coś takiego z Golden State? Wrzuciłbyś DeMarcusa Cousinsa w system jakoś tak mocniej? Spróbowałbyś go? Znaczy, patrząc na to, jak gra Draymond Green w tym sezonie, w zasadzie jaki regres notujesz kolejny sezon z rzędu, a wygląda słabiutko, przede wszystkim w ataku, to na pewno Golden State potrzebuje Cousinsa, choćby właśnie po to, żeby w jakimś stopniu zastąpić, przejąć część obowiązków Greena, których on po prostu w tym sezonie nie spełnia. No bo nie trafia, przede wszystkim jest bardzo nieskuteczny, nie stwarza takiej presji na obronie rywali, jak to robił w poprzednich latach. Więc Cousins, który ma powiedzmy w pewnych względach podobne umiejętności, bo i grozi rzutem, jest w sumie utalentowanym graczem podającym, chociaż też dużo tracił zawsze piłek. No i oczywiście wiadomo, że to jest, przed kontuzją była bestia pod koszem. On teoretycznie może w jakiś sposób tą dziurę, która powstała w wyniku słabej gry Greena, zapełnić. Ale tak jak mówisz, no, Achilles no to jest killer. To jest, nie wiem, czy najgorsza kontuzja koszykarska, czy jedna z najgorszych. Nie ma co się łudzić. Na pewno Cousins nie będzie tym samym zawodnikiem, przynajmniej nie od razu, co był przed kontuzją. Pytanie, jak on się więc wpasuje do innej roli, do mniejszej roli, jak będzie sobie potrafił poradzić z nowymi ograniczeniami, jakie ta kontuzja na niego na pewno nałoży. No i kwestia, tak jak mówiłeś, defensywy. Tutaj na pewno trudno oczekiwać, żeby Cousins był specjalnie tutaj takim mobilnym graczem. Nigdy w sumie nie był jakiś tutaj super, super szybki w defensywie, a teraz to już w ogóle może być z tym problem. Więc jest to na pewno duży znak zapytania. Natomiast no, jest on bardzo potrzebny Golden State, bo Warriors mają wyjątkowo płytki skład w tym sezonie. To zresztą widzieliśmy w tym meczu z Lakersami, kiedy Lakers skupili się na obronie kogo? Duranta, Carego, tak. Thompsona. Resztę praktycznie odpuścili całkowicie. I mimo wszystko Golden State nie potrafił w żaden sposób takiej obrony, takiej taktyki wykorzystać, więc każdy, kto cokolwiek potrafi w ataku dorzucić ze strony Golden State, cokolwiek wnieść, będzie jak najbardziej mile widziany, więc tutaj rola Cousinsa będzie mimo wszystko, myślę, istotna. Powiedz mi, co takiego najbardziej pozytywnego, no w ogóle, co wyciągnąłeś z tego meczu świątecznego? Co zapamiętasz, jak cię za kilka lat ktoś zapyta o tym? Czy to tak przejdzie bez historii, że sobie nie będziesz w ogóle już o tym pamiętał za kilka lat? Czy to był taki mecz, na przykład, wiesz, ja mam tak z meczami świątecznymi, że jasne, że to są mecze świąteczne, natomiast doskonale pamiętam, jak kilka lat temu, dojrzeć w 2006 roku, czy 2007, na święta Lakersi grali z Phoenix Suns i to był taki pierwszy mecz, w którym Andrew Bynum zagrał takie, tak. On już wcześniej grał takie mecze, pamiętam. Natomiast ten mecz świąteczny przed szerszą publicznością wielu kibiców innych drużyn dopiero zobaczyło, wow, ten Andrew Bynum jest, wow, Lakersi mają pomysł na Phoenix, jak ich rozwalić, jak ich rozjechać i tak dalej. I Phoenix to była drużyna, która przez 2 lata z rzędu w playoffach wyrzucała Lakersów z rozgrywek, a później nagle się okazało, że Lakersi już ich przeskoczyli, już ich Phoenix nie dogoni. I ja tak... Dla mnie podobnie mam z tym meczem z Golden State Warriors, że ten mecz pokazał, że Lakersi mają jakiś tam fajny plan i że to są chyba te plusy, że mamy Luka Waltona na ławce rezerwowych. Nie wiem, co Steve Kerr zrobiłby w ewentualnej serii w playoffach, natomiast ja mam wrażenie, że Lakersi, gdyby spotkali się z Golden State, gdyby byli w pełnym składzie, to by się nie skończyło bardzo szybko. Myślę, że to byłaby bardzo ciężka seria dla Golden State.
No, co bym zapamiętał na pewno, znaczy przede wszystkim tak pamiętam ten mecz, o którym wspomniałeś z Phoenix bardzo dobrze, wracałem do niego wiele razy. Wtedy pamiętam, Phoenix tak tam trochę siedziało w głowach po tych porażkach w playoffach i w końcu wyglądało na to, że Lakersi już teraz po tych wzmocnieniach, po pojawieniu się Bynama, tej eksplozji jego Ariza talentu, jeszcze doszedł też wtedy zdrowy. faktycznie tak, Ariza miał wtedy świetny wsad nad Grantem Tak, Hillem, tak. pamiętam, w tamtym meczu, więc tak, ten mecz zapamiętałem i czy ten zapamiętam zgodę z tej. Myślę, że tak, no bo to jednak nie co dzień zdarza się taki pogrom, jakby nie patrzeć mistrzów NBA na ich parkiecie, nawet jeżeli to był tylko mecz sezonu zasadniczego i Golden State w playoffach może być inną drużyną, to mimo wszystko coś tam jednak pokazało. No, dla mnie był największe pozytywne zaskoczenie, czy może nawet nie zaskoczenie, ale taki największy plus w kontekście właśnie trenerskim. Bo tu chyba taki pierwszy raz, kiedy naprawdę w takim standardowym meczu coaching staff Lakersów pokazał świetną strategię, świetny plan, świetny pomysł. Czyli coś, takie umiejętności, które są mega ważne w playoffach, kiedy się planuje pod konkretnego rywala. I to mi po prostu dało takie przekonanie, że ta grupa ludzi, kiedy przyjdą właśnie mecze w maju, będzie w stanie przygotować się pod konkretnego rywala. I ta drużyna może nie będzie przegrywać, jeżeli będzie przegrywać jakieś mecze playoff czy serię, to nie przez Trenerów. ograniczenia trenerskie, a może przez inne względy, może po prostu inny zespół po prostu może będzie lepszy, bardziej utalentowany. Więc to jest na pewno duży plus. Drugi wielki plus jest taki, że Lakersi po wypadnięciu LeBrona nie złożyli broni, nie zmiękli, nie poddali się, kiedy Golden State zaczęło swoją szarżę, tylko uderzyło właśnie ponownie. Tam przede wszystkim Rondo dał sygnał do ataku. Chyba najlepszy mecz w sezonie w jego wykonaniu. Świetnie zagrał. I to też daje mi jakiś taki spokój wewnętrzny, że ta drużyna po prostu nie ugnie się pod presją playoff, że będzie w stanie przetrzymać jakieś ataki przeciwników, że będzie w stanie zawsze ktoś pod tą presją będzie w stanie wziąć na siebie ciężar gry i LeBron nie będzie po prostu w tej walce osamotniony. Czy po takim meczu uważam, że Lakersi mogą wygrać Golden State w serii 7-meczowej? Mimo wszystko jeszcze bym tak daleko nie szedł. Myślę, że jednak Golden State w maju to będzie troszkę inna drużyna. Natomiast no, ten mecz na pewno ujawnił pewne już rysy na diamencie Golden. No to jednak jest zespół, który ma sporo w nogach. Ile to chyba? 3 albo 4 finały z rzędu mają Cztery, za no. sobą. To jest naprawdę tak, olbrzymie obciążenie. Widać, że są w tym składzie już pewne braki, nie ma takiej głębi. Iguodala się starzeje, chociaż zagrał świetny mecz, to generalnie już nie daje tego co kiedyś. Green gra słabo, jakieś niby niesnaski w szatni. Thompson ma kryzys, nie wiadomo co z tym Cousinsem, więc tutaj jest Znaków dużo zapytania. takich problemów, tak, znaków zapytania przy Golden State. Prawda, oni nadal mają mnóstwo talentu i jeżeli pozbierają się do kupy, to jak najbardziej będą faworytem do tytułu, ale no, można ich już gdzieś tutaj można ich podgryźć, tak? To już nie jest taka drużyna nie do ruszenia, nie do dotknięcia. Ma słabe punkty i no kto wie, jak trafi się jakaś drużyna w playoffach, która po prostu trafi z formą we właściwym momencie i będzie niewygodnym matchupem, no to Golden State może no, na pewno nie będzie mieć łatwo i myślę, że Lakersi mogą być niewygodnym rywalem w takiej Ja serii tak już playoff. patrząc, wybiegając trochę w przyszłość i odchodząc troszeczkę od Lakersów, to ten mecz ostatni z Oklahomą pokazał, że Oklahoma defensywnie ma dużo narzędzi do tego, by zniszczyć Golden State, by przykryć tak naprawdę wszystkich zawodników na obwodzie, bo no i tu jestem cholernie ciekaw takiej ewentualnej serii, jak to by się mogło skończyć. Ale wróćmy jednak do Jeziorowców. Ja, jeżeli chodzi o to, co zapamiętam z tego meczu świątecznego, to na pewno Rondo, który przejął to spotkanie i to przejął w taki sposób, że po prostu szczęka mi opadła. I ten mecz właśnie, najbardziej brakuje mi właśnie teraz Rondo w tych kilku spotkaniach, w tych kilku końcówkach, kiedy przegrywamy te czwarte kwarty. Najbardziej brakuje mi właśnie teraz obecnie Rondo, bo wiem, że Rondo wziąłby piłkę pod pachę, zarządził parę rzeczy.
I może by się to dobrze skończyło, dlatego z jednej strony źle, że ma uraz, ale z drugiej strony, jak już ma mieć te urazy, to może niech te urazy ma teraz, byleby był zdrowy na playoffy, bo w playoffach, jeżeli będzie Rondo i będzie LeBron, to tak naprawdę chyba pozostali gracze mogą się zmieniać w dowolnych konfiguracjach i będę jakoś tak spokojny, jeżeli przynajmniej jeden z tej dwójki będzie na boisku, jeżeli chodzi o tempo gry, o czytanie. Pamiętamy, co w zeszłym roku Rondo robił z Pelikanami, jak w kolejnych rywali rozjeżdżali. No, chyba Portland się mocno przejechało w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Pomimo świetnego sezonu dokładnie. regularnego. Więc no, to myślę, że może być kluczowe. I jeszcze rzecz, którą chciałem właśnie zahaczyć, to, że ten mecz świąteczny chyba pokazał Magicowi Johnsonowi, że w sumie to nie musi się jakoś tak mocno spieszyć w kontekście wakacji. I to mnie cały czas zastanawia, jaki oni mają plan. Czy uderzą po tego Anthony'ego Davisa, czy poczekają do wakacji i wtedy po niego uderzą, jak już podpiszą drugą gwiazdę. Teraz sytuacja w Filadelfii się troszeczkę skomplikowała. Jimmy Butler okazuje się, że wcale jakoś tak mocno zadowolony w tej Filadelfii nie jest. Tam są jakieś problemy i nagle się okazuje, że może Jimmy Butler będzie dostępny. I wiesz, no. Nie wiem, poczekałbyś, gdybyś wiedział, że na przykład istnieje ryzyko, że Boston uderzy w tym sezonie po Anthony'ego Davisa, natomiast zaryzykowałbyś, żeby poczekać, żeby naprawdę skręcić świetny skład z trzema gwiazdami w wakacje? Czy nie ryzykowałbyś, brałbyś teraz, wysłałbyś całą młodzież za Davisa i dograł ten sezon jakoś tam do końca tym, co jest, a w wakacje po prostu dorzucił paru grajków i atakował w przyszłym sezonie już z tym duetem? Nie czekałbym, na pewno bym nie czekał. Nie w przypadku gracza tej klasy co Davis. Jeżeli no w tej chwili nie jest on dostępny, że tak powiem, Pelikany nie chcą go jeszcze oddawać, na pewno będą, no poczekają, aż nie będą mieli wyboru, tak myślę. Natomiast nie, no jeżeli jest sytuacja, że faktycznie jest jakaś konkretna oferta na stole i Lakersi mogą tego Davisa pozyskać, już nieważne za kogo, bo to możemy dywagować, ale jest taka opcja w trakcie sezonu, to trzeba działać, absolutnie trzeba działać. Okej, to może nam zamknąć drogę do tej trzeciej gwiazdy. Albo pierwsze uważam, że no, duet LeBron plus Anthony Davis, odpowiednio odbudowany, to już jest dominator. A po drugie, no, zyskujemy pół sezonu Davisem, tak? I można jeszcze w tym sezonie namieszać, a jak widzimy, że Golden State ma problemy i taki duet LeBron z Davisem, kto wie, czy już w tym sezonie mogliby nie zagrozić wojownikom i na przykład ich nie sprzątnąć z siódmemeczowej serii. No i jest to, jak mówisz, zagrożenie z Bostonu, który będzie bardzo na pewno mocno o Davisa walczył, tylko że oni nie mogą w sumie tego zrobić w tym sezonie, tylko dopiero latem. Więc to nie, czekać na zasadzie, że okej, bo chcę tą trzecią gwiazdę i ryzykować, że ktoś inny Davisa w międzyczasie sprzątnie, nie, no to uważam, że jak najbardziej nie możemy sobie na takie coś pozwolić. Fajnie oczywiście wygląda perspektywa trzech gwiazd, ale nie ma też pewności, że tą trzecią gwiazdę uda się pozyskać. Więc ryzykujemy w sumie taką sytuację, że przychodzi lato, Davis w międzyczasie został oddany gdzie indziej, ale Lakersi nie pozyskują i tak tej kolejnej gwiazdy z rynku wolnych agentów i zostajemy z tym, co mamy teraz. Więc nie, ja bym jak najbardziej Davisa brał, gdyby była opcja i z pocałowaniem ręki. I próbował takim składem, duetem z Jamesem No wygrywać. w sumie w obecnej sytuacji Pelikanów, oni tam chyba mają jakiś trudny terminarz, najbliższe 10 spotkań to są chyba czołówka zachodu plus jakieś tam wyjazdy. I gdzieś znalazłem taki komentarz na Twitterze, że najbliższe te 10 spotkań zdefiniują nie tylko ten sezon, ale prawdopodobnie najbliższe 5 lat Pelikanów, bo jeżeli się okaże, że ta seria spowoduje, że Pelikany już nie będą w stanie nawiązać w tym sezonie walki z czołową musełką zachodu, no to kto wie, czy Anthony Davis faktycznie nie zostanie wystawiony na listę transferową. W zasadzie to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że no chyba dojdzie do takiej sytuacji. Ostatnio też Boże, Chauncey Billups w wywiadzie z Rachel Nichols wspominał, że jak sytuacja wyglądała z KG, kiedy był w Minnesocie.
I powiedział, że on nawet będąc zawodnikiem Detroit Pistons, jako kumpel KG doradzał mu u niego w domu, że słuchaj stary, no musisz zadbać w pewnym momencie o siebie i jeżeli tu nie stworzyli ci przez ileś tam lat zespołu, który byłby w stanie zdobyć mistrzostwo, no to po prostu idź zdobądź to mistrzostwo gdzieś indziej. I wydaje mi się, że w identycznej sytuacji jest obecnie Anthony Davis, to już chyba 8. sezon tego zawodnika na parkietach NBA, to jest wyjątkowy zawodnik i no Pelikany tego okresu... No praktycznie poza jednym sezonem, gdzie liczyły się gdzieś tam bardzo mocno w walce, to tak naprawdę wiecznie były gdzieś tam z tyłu. Tak, nawet wspomniałeś o Billupsie, a jeszcze nawet sam Garnett się wypowiadał na ten temat. Mówił, że wielcy zawodnicy powinni grać z innymi wielkimi zawodnikami. I Davis w tej chwili nie tylko gra, nie powinien traktować tego jako rywalizacji przeciwko swoim przeciwnikom, ale przeciwko historii. On powinien, to jest czas dla niego, żeby właśnie grać z LeBronem w jednym zespole i oni powinni razem grać właśnie i że wtedy też Davis skoczyłby na wyższy poziom jeszcze. Czyli nawet KG, który sam był w takiej sytuacji przecież, kiedy podchodził z Minnesoty, w sumie sam zachęca Davisa, można powiedzieć, do takiego ruchu. No a Pelikany w tej chwili, no zobaczymy, no grają też w osłabieniu. Nie ma Miroticza, który był ważnym punktem drużyny, no ale faktycznie ich sytuacja za ciekawie nie wygląda. Jak tutaj nie będzie jakiegoś nagłego zrywu, no to naprawdę trudno im widzieć playoff. No, wczoraj czy przedwczoraj był mecz, kiedy przegrali na Brooklynie, mimo że Davis miał jakiś kosmiczny po prostu Tak, mecz, chyba 34 punkty, tak, 26 zbiórek. No to z kim oni mają wygrywać, jeżeli nawet w takich sytuacjach, no z całym szacunkiem dla Brooklyna, to jest solidna drużyna, no ale mówimy o Pelikanach, o drużynie tak. z Hej, my top 5 też zawodnikiem przegraliśmy w na lidze, która... Brooklynie. Zgadza się, jak najbardziej. No ale, no kurczę, powiedziałem. Sorry. Pelikany mają, no to jest 14. drużyna zachodu, drużyna, która ma, tak jak mówię, top 5 gracza widzę, zdrowego. Ma jakieś problemy z kontuzjami, ale nie aż takie. No to jest, to wychodzą lata zaniedbań, lata takiego budowania drużyny na szybko, jakichś takich nerwowych ruchów, wyprzedawania wyborów w drafcie za jakieś krótkoterminowe załatanie jakichś dziur. No i teraz Pelikany budzą się w takiej rzeczywistości, że no nie mają zbyt wielu możliwości wzmocnień, mają trochę płytki skład, pełen dziur, mają kilku dobrych graczy, ale brakuje głębi. Nie mają chyba, nie wiem, od lat nie mieli niskiego skrzydłowego, który byłby na poziomie pierwszej piątki. I tutaj, no co tu się może stać? No nawet jak jakąś wymianę dokonają, nie wiem, może oddadzą kolejny pik w drafcie, żeby pozyskać jakiegoś zawodnika, to co? To może się doczłapią do playoffów, no ale dużo wyżej raczej nie podskoczą, więc to jest drużyna, która troszkę z własnej winy pozbawiła się szerszych perspektyw. I mi się wydaje, że odejście Davisa jest nieuniknione stąd. Zresztą mówmy się, tak jak mówiłem już ostatnio, nie po to się zmienia agenta jeszcze na kogoś takiego jak Rich Paul, żeby nic w swoim zawodowym życiu nie zmieniać i zostać w tym samym klubie. Więc ja jestem przekonany, że David już o tym też myśli, chociaż tego publicznie nie mówi. Tylko pytanie po prostu, gdzie, kiedy i gdzie, do jakiego klubu. Mam nadzieję, że do Lakers. Myślę, że Davis tego by chciał. Na pewno chciałby tego LeBron i chciałby tego Rich Paul. Pytanie tak naprawdę, no, co na to Pelikany? Czy oferta ewentualnie Lakers będzie najlepsza? Czy Boston przebije? Tutaj warto obserwować sytuację takich klubów jak Memphis, Clippers i Kings, bo ich piki w drafcie należą do Bostonu w przyszłym sezonie, przy pewnych ograniczeniach, przy pewnych warunkach. I też od wartości tych pików może zależeć, kto będzie miał mocniejszy pakiet transferowy. Natomiast no, będzie ciekawie obserwować kolejną rywalizację tak naprawdę Lakers Celtics, nie tylko na parkiecie, ale poza nim, bo pamiętajmy, że tutaj jest dwójka rywali, Magic i Danny Ainge. I na pewno każdy będzie bardzo chciał w tym wyścigu ostatecznie okazać się Tym bardziej, że zwycięzcą. Boston też gra poniżej oczekiwań, zgromadził masę talentu wśród swoich zawodników i tak mam wrażenie, że dla tych wszystkich zawodników brakuje minut. I dla nich deal, w którym pozbyliby się kilku zawodników za jedną supergwiazdę, byłby chyba, no, byłby spełnieniem marzeń chyba kibiców i taką kropką na i, żeby Boston w tym roku naprawdę rozjechał cały wschód w obecnej sytuacji. Natomiast mnie się wydaje, że Pelikany w te wakacje przegrały swoją przyszłość,
jeżeli chodzi o Antonego Davisa, ponieważ to w te wakacje nie przedłużono kontraktów z Rajonem Rondo, nie przedłużono kontraktu z DeMarcusem Cousinsem. I tak naprawdę, zobacz, mieli świetnego Buddy'ego Hilda, który poszedł do Sacramento, który grał niesamowity sezon w Sacramento. I no i co? No i teraz właśnie takiego grajka brakuje w Sacramento, w Pelikanach. Oni postawili wszystko na jedną kartę, ściągnęli Cousinsa, ale no ja Tak. tego nie rozumiem. Jak można. Z jednej strony rozumiem, że kontuzja zawodnika i tak dalej, że z jednej strony, gdyby go podpisali na długoterminowy kontrakt, to tak naprawdę. No, mogliby sobie zawalić salary na następne lata i być naprawdę głęboko, głęboko, bardzo głęboko, nie powiem gdzie. Natomiast z drugiej strony, jak już powiedziało się A i B, to wypadało powiedzieć C i tego zawodnika za wszelką cenę spróbować zatrzymać u siebie. Tymczasem on po prostu za jakieś śmieszne pieniądze podpisał w Golden State. Bo wydaje mi się, że gdyby dostał większe pieniądze w Nowym Orleanie, by chyba został tam. No, czuł się świetnie z Davisem, dogadywali się niesamowicie. Natomiast no, wyszło jak wyszło. Ja natomiast boję się tego, że jeżeli faktycznie Lakers się będą dealować po Antonego Davisa już w tym roku, to boję się tylko sytuacji, w której naprawdę pójdzie cała młodzież plus jakieś piki w drafcie. I w tym sezonie, jak no nie oszukujmy się, Swimmy Kailiuk nie wyjdzie z ławki, nie będzie walił 20 punktów, a nie będzie komu grać przy tej dwójce, przy duecie tych supergwiazd. A niestety, ale salariusz już będzie w miarę zapchane i ciężko będzie w wakacje dorzucić kilku grajków. Choć z drugiej strony przypominam sobie czasy Miami Heat, jak tam budowano wielki zespół wokół tercetu. I zawsze się znajdą zawodnicy, którzy przyjdą grać za mniejsze pieniądze, bo otwiera się fajna możliwość pokazania się, zagrania w finałach NBA, może zdobycia tytułu, wtedy winduje się swoje. Tak chyba James Posey w Bostonie zagrał niesamowity sezon, zdobył mistrzostwo Tak. NBA, po czym podpisał bardzo fajny, wysoki kontrakt gdzieś tam gdzieś Chyba tam w właśnie Memphis. w Nowym Orleanie, czy to jeszcze było wtedy Charlotte, czy to był Nowy No Orlean? tak, czy to było tak, czy to było tak, czy to było w Orleanie. To samo później było z jedynym obrońcą na Kobiego, czyli Boże, ten taki niziutki gość bez trójki, Allen. A, Tony Allen, Tony Allen, Allen. drugi Allen? Tak. Tony, tak. I wydaje mi się, nie wiem, on chyba, jego nie było w finałach w 2010 roku, jeśli dobrze Chyba pamiętam, nie wiem, może się chyba mylę, ale był. Tak, był. pamiętam, że wtedy była taka Właśnie akcja, że mi się dostał z wy... buta w szyję od Kobiego przypadkiem. Aha, bo tak, dobra, masz rację, Tak. była taka sytuacja, więc wydaje mi się, że Bostonowi w późniejszych latach właśnie zabrakło takich stoperów na obwodzie i dlatego już nie powrócili do walki o wyższe cele. No dobra, ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że a propos Swimi Kaliuka, zaliczył niesamowity sezon meczy w lidze NBDL. Tam rzucił 47 punktów. Nie wiem, czy widziałeś Widziałem, highlighty. widziałem, tak, najbardziej. Ja polecam je wszystkim fanom Lakersów, bo na highlightach Mikhailiuk wygląda jak topowy prospekt. No już nie prospekt, ale topowy gracz chyba z draftu, bo tam łapie alejupy, wchodzi wzdłuż linii końcowej, rzuca reverse layupy, wali trójki. No po prostu niesamowity mecz zagrał. 47 punktów. I no, tylko to świetnie pokazuje, jak dużą różnicą jest NBA i NBDL, jaka to jest przepaść, bo rzucił 47 jednego dnia, drugiego dnia, no, rzucił chyba 4 punkty wtedy z Oklahomą, tak? Ale to już nie było to samo. Natomiast, no, powiedz mi. Mieliśmy święto Bożego Narodzenia. Dałbyś rózgę któremuś zawodnikowi Lakersów, jeśli chodzi o młodych pierwszoroczniaków? Jeśli chodzi o całą ten dotychczasowy sezon, tak? Czy tylko Tak. Mamy praktycznie półmetek, bo ja szczerze mówiąc jestem bardzo. No, spodziewałem się czegoś więcej, szczególnie po Mo Wagnerze, chociaż jestem w szoku, że Luke Walton nie ma dla niego minut w rotacji. Jak ty to widzisz? Rózgi myślę, że Rózgi bym myślę nie dał, chociaż też jakieś, nie wiem, wora prezentów też chyba bym nikomu nie dał. No, są, jak to się mówi, wzloty i upadki, tak, są lepsze momenty, gorsze momenty, nikt jakoś nie zachwycił, jednak no i trudno się przestawić na taką zupełnie nową grę u boku Jamesa. To są jednak, mówmy się, bardzo jednak młodzi zawodnicy. No, Ingram i Lonzo to w sumie, można powiedzieć, dzieciaki jeszcze są.
No ale też z drugą stronę, no Wagner jakby nie patrzeć, no nie spodziewałem się za dużo po Wagnerze tak szybko, ponieważ no, on miał stracone praktycznie całe lato, leczył kontuzję, potem mu Lakersi sprowadzili dodatkowo Tysona Chandlera do rotacji, więc nie ma tu za bardzo minut dla niego. Rok temu pewnie dostawałby więcej tych minut, teraz kiedy jest walka o zwycięstwa, Walton gra weteranami, no i tak ma teraz problem, żeby wszystko zmieścić, bo jak gra dobrze Zubac, to też mamy rotację trzech centrów i nie zawsze dla każdego wystarcza minut. Osobiście chyba bym dał trochę wolnego Chandlerowi, bo on ma swoje lata, niech sobie te bolące plecy zaleczy i niech gra Zubac. No na razie Walton dzieli minuty na wszystkich trzech wysokich. No ale wracając do tematu, nie, na pewno ten draft póki co nie jest tegoroczny tak spektakularny jak ubiegłoroczny w wykonaniu Lakers. No nikt się tak nie wybija, nikt się nie przebił do rotacji na stałe. No trudno co roku trafiać w drafcie jednocześnie Kuzmę i Harta, no tak naprawdę. To akurat był Dokładnie. naprawdę wybitny draft w wykonaniu Lakers. Najbardziej mnie z tej grupy młodych martwi Ingram, mimo wszystko, chociaż uważam, że jego słabsza gra no jest nie tylko jego winą, ale też trochę obsadzania go w roli, do której niekoniecznie się jest predysponowany, bo jednak nie wiem, no Ingram rozegrał kapitalne spotkanie z Sacramento w tym zwycięskim meczu. To był jeden z chyba jego najlepszych meczów w karierze, po prostu grał perfekcyjnie. No ale to dlatego, że był nastawiony bardziej na grę taką a la rozgrywający, szukał partnerów, grał bardzo zespołowo, kreował mnóstwo pozycji, miał tam się okazało, że miał 9 asyst, ale miał też oprócz tego 11 podań. Które mogły być asystami, Tak, gdyby zawodnicy tak. trafiali, a nie trafiali. No i też dzięki temu, że był bardziej skupiony na podawaniu piłki, nie forsował tak gry w ataku, to i jego pozycje rzutowe były lepsze, był skuteczniejszy, wymiótł w końcówce i takiego Ingrama, jakby taki Ingram zjawiał się częściej, to naprawdę jest game changer dla Lakersów. Niestety w tych kolejnych meczach było za dużo Ingrama forsującego grę. No oczywiście, no, daję sobie sprawę, że kontuzje, braki, no, ktoś musiał, ale mimo wszystko no, chciałbym zobaczyć tego Brandona grającego bardziej jak jedynka, czyli tego z meczu z Sacramento. A za dużo jest tego Ingrama, który trochę na siłę stara się być scorerem, stara się być tą drugą opcją dla Jamesa. I no, to dopasowanie Ingrama dla mnie długofalowo jest tutaj największym znakiem zapytania wśród młodych. Drugim znakiem zapytania jest Lonzo, który jest bardzo nierówny, czasami wydaje się bardzo niepewny i ostatnio chyba spudłował, nie wiem, 6 osobistych z rzędu już, czy chyba 10, 9 z ostatnich 10. Mam wrażenie, że on mentalnie Czy 10 z coś 11, 10 takiego. z Mam 11 wrażenie, nawet. że to naprawdę też go mentalnie mocno blokuje, że on się boi tych osobistych już rzucać. No trochę się powiedzmy martwię o tą jego odporność psychiczną, zwłaszcza jak przyjdą mecze w playoffach, czy kiedy na przykład rywale będą go prowokować do oddawania rzutów, czy może zaczną robić haka Lonzo i kazać i celowo faulować, żeby oddawał osobiste. Jak on to psychicznie zniesie? Całe szczęście z Rondo w obwodzie i myślę, że w playoffach po prostu jak Lonzo nie będzie dawał rady, to będzie alternatywa. No ale dobrze by było, żeby długofalowo sobie z tym problemem poradził. No i ogólnie, jak o tym mówimy, no to rzuty osobiste to jest po prostu katastrofa w tym sezonie. Bodaj poniżej 70%, ostatnie miejsce w lidze. Nie rozumiem, czemu no, tak bogaty klub nie inwestuje w jakichś trenerów, shooting coachów, którzy przecież są znani też z pracy w innych klubach, z innymi zespołami. W takiej sytuacji, kiedy ewidentnie widać, że są jednak problemy z techniką u niektórych zawodników, no, choćby u Bola. No, pensja trenerska nie wlicza się do salary cap, więc można spokojnie tutaj zaszaleć. Niestety no, już drugi rok mamy taką sytuację i nic się w tej kwestii nie dzieje. No, chciałbym, żeby coś się zaczęło dziać, żeby Lakersi nad tym problemem zaczęli pracować. No, Walton mówi o oddawaniu rzutów osobistych na treningach, tak, liczeniu, sprawdzaniu, pilnowaniu. No ale co z tego, że oddasz 1000 rzutów, jak masz zrypaną technikę? No, to niewiele zmieni. No. Trzeba, uważam, popracować nad takimi postawami, które u niektórych zawodników kuleją. Mam nadzieję, że ktoś to dostrzeże i zacznie coś w tym kierunku robić. Walton ostatnio był pytany właśnie o te rzuty osobiste i on powiedział, że to są zawodnicy, to są zawodowcy. Przychodząc z NBA, wiadomo, że oni potrafią grać w koszykówkę i dlatego potrafią też rzucać rzuty osobiste, więc po prostu muszą się zmienić coś w głowach. Ja nie do końca mi się chce wierzyć w tej chwili, że to jest coś w głowach. No, po prostu albo to jest Nie lekceważenie, tylko na albo. pewno.
Na pewno nie tylko, bo sami widzimy po Lonzo Ballu, że to są kwestie techniczne, że to jest złe ułożenie Też. ręki, nóg przede wszystkim i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie tylko dziwne jest to, że praktycznie poza Kentaviusem Caldwellem Pope'em nie ma nikogo, na kogo można liczyć w końcówce meczu, że ten gość zostanie sfaulowany, on idzie i wiemy, że trafi dwa. A już się przyzwyczaiłem do tego, że jak nasi rzucają wolne, to jest bankowo jeden przestrzelony i to jest tak po prostu. I to jest masakra. I myślę, że to spowodowało, że już przegraliśmy sporo spotkań. Z Oklahomą trzymaliśmy. Oklahoma to był chyba jedyny zespół, który ostatnio rzucał nawet ciut gorzej od nas chyba, bo mieli nawet jeden rzut więcej nie celny w meczu z nami w pewnym momencie. Natomiast nie wiem, no, jestem w szoku, że kogoś takiego w tym klubie nie ma, że zawodowy, tak jak mówisz, zespół, który miliony przeznacza na kontrakty, na nowoczesne centrum treningowe i tak dalej, odnowę biologiczną, kucharzy i tak dalej, a tak prosty aspekt jak trener rzutowy. Niby ktoś jest taki, kto się tym zajmuje, natomiast takiego stricte gościa, który się tylko tym zajmuje, nie ma. I to może nas kosztować sporo w tym sezonie. Nie wiem, czy dojdą do takiego wniosku, żeby kogoś tam dodać w off-season. No, mam nadzieję, że ten sezon pokaże im, że to jest ważna rzecz i zmienią to. No, taką mam cichą nadzieję. No, ja również, ja tak najbardziej, że coś się w tej kwestii ruszy. Natomiast no to już jest drugi sezon w sumie, kiedy tak kibice czekają na to, że ktoś się w tym coaching staffie pojawi i zacznie z tymi chłopakami pracować, ale na razie póki co nic się nie dzieje. No, zobaczymy, oby to się zmieniło. Oby to się zmieniło. No dobra, no trochę smutno nam się zrobiło pod koniec naszego podcastu. 13. odcinek, dosyć pechowy. Mieliśmy spore problemy z połączeniem sieciowym. Zrywało nam chyba kilka razy ten pod, więc dzięki Bogu dotarliśmy już w sumie chyba do końca. Mam nadzieję, że odczarujemy w ten sposób trochę grę naszego zespołu. LeBron zaraz wróci i zaczną się znowu droga zwycięstw i podreperują troszeczkę miejsce w tabeli. No to co? Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do kolejnego podcastu. Żegna się z Wami Rafał Niewiadomski I Andrzej Cymorek, dzięki. i do następnego.